Tomek, słyszałeś, że montując kolektory słoneczne możemy nie tylko zaoszczędzić, ale zarobić. Ale zobacz, dodatkowo możemy otrzymać dofinansowanie. Gmina Łubianka nazywana jest już od paru lat słoneczną gminą. To określenie słoneczna oczywiście pochodzi od słońca. Pozyskujemy dzięki słońcu w naszej gminie energię, którą używamy już od ponad 4 lat do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych naszych mieszkańców, jak również w obiektach użyteczności publicznej na terenie naszej gminy. Oprócz kolektorów słonecznych, energia słońca może być również wykorzystywana do przetworzenia jej w energię elektryczną. Do takich celów służą instalacje fotowoltaiczne. Zarówno kolektory słoneczne, jak i instalacje fotowoltaiczne służące do bezpośredniego uzyskiwania energii elektrycznej z energii słońca są objęte programem Prosument. Jest to program priorytetowy, który ruszył w ubiegłym roku pod auspicjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminy, jak i również osoby fizyczne mogą pozyskiwać środki w ramach tego programu Prosument. Wsparcie finansowe obejmuje 100% kosztów instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii. 40% tych kosztów w przypadku fotowoltaiki to jest forma dotacji, a pozostałe 60% w formie niskooprocentowanego kredytu. W naszej gminie podjęliśmy decyzję, że będziemy przystępować do programu Prosument, aby zaspokoić te potrzeby mieszkańców, którzy będą chcieli wykorzystywać odnawialne źródła energii, właśnie w postaci instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym roku ogłosiliśmy wśród mieszkańców naszej gminy nabór i również złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prosument to jest nowy termin, który pojawił się w użyciu takim bezpośrednim stosunkowo niedawno w Polsce i łączy jakby w sobie dwa takie elementy. Pro to jest od producenta i sument to jest końcówka od konsumenta. Czyli jednocześnie na przykład właściciel domku jednorodzinnego może być zarówno producentem energii elektrycznej, jak i konsumentem energii elektrycznej. I to dało podstawy, żeby można było wprowadzić projekt Prosument ułatwiający inwestycje w odnawialne źródła energii. Podstawą projektów są w zasadzie dwie ustawy, jeśli mówimy o wykorzystaniu energii elektrycznej, ale nie tylko, ale ta energia elektryczna właśnie jest taką postacią energii, która jest łatwa do przesyłania i w zasadzie człowiek współczesny w sposób łatwy może ją konsumować, dlatego najczęściej mówi się o energii elektrycznej, no obok oczywiście ciepła. Dwa akty prawne, ustawa Prawo Energetyczne oraz ustawa o odnawialnych źródłach energii dają możliwości inwestowania w tak zwane mikroinstalacje. Mikroinstalacje to są instalacje oparte właśnie na pozyskiwaniu energii ze źródła odnawialnego o mocy elektrycznej nie przekraczającej 40 kW. Jednak jeżeli moc takiej mikroinstalacji ograniczona jest do 3 kW, to wówczas taki prosument ma możliwość wprowadzenia nadwyżki energii elektrycznej, którą uzyskuje w tej mikroinstalacji, do sieci elektroenergetycznej i za to otrzymuje według tej ustawy o odnawialnych źródłach energii gwarantowaną cenę. W tej chwili, jeśli mówimy o fotowoltaice, to jest 75 groszy za kilowatogodzinę. Dobry plan działania to już połowa sukcesu. Mikroinstalacja to makrokorzyści.
Prosument to połączenie producenta i konsumenta. Energię, którą wyprodukujemy, a jej nie zużyjemy, możemy po prostu sprzedać. To inwestycja w przyszłość, naszą przyszłość.